Kompanio! Stój! Kompanio! Przedstawiciele
drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Być może pomyśleliście już o zaczątku tekst biblijny, wybrałem jaką myśl przewodnią z dzisiejszego jubileuszowego spotkania. To nie ma już w całej Biblii czegoś, co bardziej pasowałoby do dzisiejszego świątecznego nastroju. Mam do Pana tekstu o wdzięczności, o radości, o świętowaniu, o chwaleniu Boga przy każdej należającej się pracy. Istotnie przyznaję, te słowa, które mają być podstawą naszej świątecznej, jubileuszowej refleksji, wydają się być daleki od charakteru i nastroju tej chwili, jako obecna brać strażacka powiatu dąbrowskiego, powiścia dąbrowskiego przeżywa w dniu dzisiejszym. Drodzy siostry i bracia strażacy, czyż nie są jednak wpisane te słowa właśnie w waszą służbę, aby ratować przed śmiercią tych, których życie, mienie znalazło się w niebezpieczeństwie? Czy to wskutek własnych błędów, fałszywych posunięć, braku wyobraźni, czy to wskutek niezależnych od nich służących losu, nieraz nieodpowiedzialnego działania innych ludzi lub wyroków nieprzewidywalnej, surowej przyrody natury? Wszakże wasza służba tylko jeszcze dzieciom, rysujący, malujący obrazki na zajęciach w szkole, może kojarzyć się ze statyczną postacią strażaka w hełmie na głowie, sikawką w ręku na tle pożaru. Wasze dzisiejsze powołanie to szeroko pojęte ratownictwo, którego podstawowym celem jest ratowanie ludzkiego życia w zróżnicowanym obszarze wielu zagrożeń, ze wszystko inne, czym także się zajmujecie, jest konsekwencją, jest dopełnieniem tego podstawowego zadania, jakim jest ratowanie ludzkiego życia i jej. To ratowanie ludzkiego życia związane jest w dzisiejszych czasach także z szerokim zakresem prac i zadań prewencyjnych. Działy, kierunek za mną. Marsz! A coś ty zrobiłeś? Woda
Dnia Strażaka połączonych ze 140-leciem Dąbrowskiej Straży Pożarnej. W chwili obecnej na miejsce uroczystości wkraczają sztandary jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu dąbrowskiego, które będą uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach. Poczty sztandarowe prowadzi dowódca dzisiejszej uroczystości, młodszy kapitan Piotr Prosowicz oraz orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej. Wejdzie kompania honorowa strażaków powiatu dąbrowskiego z pocztem flagowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, pocztem sztandarowym Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pocztem sztandarowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Pododdziały, pasnos! Pododdziały! Na prawo, pas!
Pododdziały Basnos! Pododdziały Spost! Pododdziały Basnos! Pododdziały na prawo! Patrz! Panie prekaderze, dowódca uroczystości, młodszy kapitan Prosowicz, melduje pod oddziałem Państwowej Straży Pożarnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do uroczystego apelu z okazji 140-lecia Dąbrowskiej Straży Pożarnej. Czołem strażacy! Czołem, panie brygadierze! Pododdziały Basnos! Pododdziały Spos! Szanowni Państwo, zgodnie z ceremoniałem teraz nastąpi uroczysty moment podniesienia flagi państwowej. Pododdziały Basnos! Pododdziały na prawo! Patrz! Poczet flagowy! Basnos! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz! Młodszy ogniomistrz Piotr Moździerz, flagowym starszy sekcyjny Daniel Bator, asystujący sekcyjny Marcin Serafin. Thank you.
szkołę w sposób... Szanowni Państwo, głos zabierze komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, brygadier Robert Kusek. Dla usprawnienia przebiegu uroczystości proszę o powitanie brawami wszystkich gości na zakończenie powitania. Szanowni parlamentarzyści, czcigodni księża, szanowni państwo, drodzy strażacy. Jestem zaszczycony, że mam okazję powiedzieć kilka słów w tym tak ważnym dla nas wszystkich dniu. Spotykamy się dziś w gronie strażaków powiatu dąbrowskiego, zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców. Tegoroczne święto patrona strażaków, świętego Floriana, ma wymiar historyczny, bowiem zbiegło się z jubileuszem 140-lecia powstania Dąbrowskiej Straży Pożarnej. Dziękuję osobom, które objęły honorowy patrona nad dzisiejszymi uroczystościami. To jest staroście dąbrowskiego Tadeuszowi Kwiatkowskiemu i burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofowi Kaczmarskiemu oraz państwu Bogumile i Romanowi Mosio, gospodarzom terenu, na którym jesteśmy, oraz wszystkim, którzy wsparli organizację dzisiejszej uroczystości. Zaszczytem i honorem jest dla nas, strażaków, gościć do dzisiejszej uroczystości tylu znamienitych gości. Pragnę serdecznie powitać naszych parlamentarzystów, posłów. Nie widzę pani Anny Czech, więc witam pana Wiesława Krajewskiego oraz pana Norberta Kaczmarczyka. Szczególnie miło mi jest powitać na gościnnej ziemi powiata dąbrowskiego zastępcę małopolskiego komendanta wojewódzkiego, starszego brygadiera Marka Bębenka. Serdecznie witam starostę powiatu dąbrowskiego, a zarazem wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu dąbrowskiego, pana Tadeusza Kwiatkowskiego wraz z wicestarostą panem Markiem Kopią. Również serdecznie witam radnych powiatowych na czele z przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego panią Barbarą Pobiegło. Witam druha Ksawerego Stefańczyka, członka zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Miło mi powitać wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Krakowie, a zarazem prezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, drucha Ryszarda Pikula. Chciałbym powitać również dyrektora zarządu wykonawczego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej, województwa małopolskiego, drucha Kazimierza Sadego. Witam serdecznie drucha Jana Mendysa, członka zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej, a jednocześnie prezesa OSP Dąbrowa Tarnowska, współorganizatora dzisiejszej. Przede wszystkim miło mi również powitać kierowników służb mundurowych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Komendanta powiatowego PSP w Mielcu, brygadiera Stanisława Rączkę, komendanta powiatowego PSP w Brzesku, starszego brygadiera Dariusza Pęcaka, zastępcę komendanta miejskiego PSP w Tarnowie, starszego brygadiera Piotra Szpunara. Serdecznie witam komendanta powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, inspektora Andrzeja Kupca, z którym bardzo często współpracujemy. Witam serdecznie zastępcę wojskowego komendanta uzupełnienia w Tarnowie, majora Wiesława Maciejowskiego. Serdecznie witam byłych komendantów Dąbrowskiej Straży Pożarnej. Nie może być z nami pan brygadier, starszy brygadier Adam Rzemiński, ponieważ jest w szpitalu. Natomiast bardzo serdecznie witam starszego brygadiera w stanie spoczynku Stanisława Borucha oraz starszego brygadiera w stanie spoczynku Józefa Reichela. Witam czcigodnych księży, którzy zaszczycili naszą uroczystość. Ksiądz brygadier dr Jan Krynicki niestety nie mógł dzisiaj być z nami, ponieważ podejrzewam, że jest w Lublinie, z tego co wiem. Natomiast bardzo miło mi powitać księdza Czesława Hausa, diecezjanego strażaków. Oczywiście księże Czesławie, bardzo się cieszę, że księdza na dzisiejszej uroczystości. Wiem, że odłożył swoje uroczystości w swojej parafii, więc księże Czesławie, bardzo dziękuję za... Witam młodszego brygadiera księdza Władysława Kuliga, kaplana małopolskich strażaków. Witam również księdza Zygmunta Warzechę, kaplana powiatowego strażaków w Dąbrowie Tarnowskiej oraz księdza Stanisława Cyrana, proboszcza parafii pod wezwaniem na Świętej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie mogliśmy dzisiaj gościć na uroczystości mszy świętej. Gorąco witam burmistrzów i wójtów powiatu dąbrowskiego, pana Krzysztofa Kaczmarskiego, burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej oraz z wiceburmistrzem panem Stanisławem Ryczkiem oraz radnymi Rady Miejskiej. Witam pana Andrzeja Goszkowicza, burmistrza miasta i gminy Szczucin. Pana Kazimierza Olerczyka, wójta gminy Bolesław, a zarazem wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego w Dąbrowie Tarnowskim. Witam pana Krzysztofa Korca, wójta gminy Mędrzechów, pana Witolda Morawca, wójta gminy Olesno oraz pana Marka Lupę, wójta gminy Radkowicz.
Miło mi również powitać wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, a zarazem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy drucha Stanisława Początka. Witam członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej druchu Marka Kaczówkę, Jerzego Misterkę, Kazimierza Giżę. Witam również drucha Krzysztofa Michalaka, prezesa honorowego Zarządu Oddziału Powiatowego Rzeczpospolitej Polskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Miło mi powitać nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, pana Zygmunta Głowackiego. Chciałbym powitać również dyrektorów i kierowników powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych. Panią Bogusławę Molak, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej Dąbrowie Tarnowskiej. Pana Jana Kiliana, dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Pana Stanisława Krawca, dyrektora Centrum Polonii Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Panią Barbarę Golemo, dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Panią Jadwigę Kusior, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Pana Pawła Chojnowskiego, dyrektora Dąbrowskiego Domu Kultury. Pana Stanisława Świętka, dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Witam pana Mariusza Micka, dyrektora Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Jeszcze raz jest miło powitać państwa Bogumiły Romana Mosio oraz pana Wacława Cichego i pana Bogdana Socina. Wszystkich uczonych gości, jeżeli ktoś jeszcze nie zajął miejsca na trybunie, to bardzo proszę o zajęcie właśnie tutaj wśród nas. Cieszę się, że swoją obecnością zaszczycimy nas liczne przybyły poczty sztandarowe, które gorąco witam. Ze szczególną przyjemnością witam licznie przybyłych mieszkańców. Jeżeli kogoś nie przywitałem, to teraz serdecznie witam wszystkich, którzy nas tutaj zaszczycili, żebyśmy mogli razem świętować tą wielką uroczystość. Szanowni Państwo, Dzień Strażaka to szczególna chwila dająca możliwość i okazję do honorowania różnorodnych formach osób, które wyróżniły się w służbie. Są to także chwile refleksji nad mijającym okresem wytężonej pracy, nad dniem dzisiejszym i perspektywami rozwoju. Z okazji naszego święta pragnę złożyć wszystkim strażakom pełniącym służbę zawodowo i ochotniczo, a także pracownikom cywilnym ochrony PPOŚ najserdeczniejsze życzenia spełnienia zamierzeń zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. Życzę wam, drodzy strażacy, aby trud, który podejmujecie, był dla was źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Niech w podejmowanych przez nas działaniach zawsze towarzyszy dewiza Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Życzę, aby wszyscy strażacy wracali szczęśliwie po każdej akcji. Najserdeczniejsze życzenia te kieruję również dla waszych najbliższych. Przekazuję wyrazy szacunku dla seniorów służby pożarniczych, którzy stworzyli solidny fundament pod budowę nowoczesnych struktur pożarniczych. Dziękuję zaproszonym gościom za współpracę i pomoc w rozwiązywaniu naszych problemów oraz księżom i kapelanom, którzy celebrowali mszę świętą w intencji strażaków. Niech nasz patron, święty Florian, będzie nas wzorem do naśladowania, a jednocześnie niech nas wspiera i chroni przy realizacji naszych zadań. Tak się składa szczęśliwie, że w tych dniach minął rok mojej pracy już tutaj w Dąbrowie Tarnowskiej i ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim ludziom za serdeczne przyjęcie mojej osoby tutaj w grono Powiśla Dąbrowskiego, samorządowcom, panu staroście, wszystkim, którzy mi pomagali, aby mógł się tutaj zaaklimatyzować. Muszę powiedzieć tak, że po roku pracy czuję się, abym tu pracował już całe życie. Serdecznie wszystkim dziękuję i życzę miłego świętowania. Proszę państwa, dzisiejsza uroczystość to wspaniała okazja do wręczenia odznaczeń nie tylko dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ale również dla zasłużonych działaczy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Zostaną również wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe. Za chwilę zostaną odczytane wyciągi z postanowień o przyznaniu odznaczeń i rozkazów personalnych o nadaniu wyższych stopni służbowych. Kapitan Kowali, odczytać wyciągi z postanowień o przyjęciu odznaczeń oraz rozkazów o nadaniu wyższych stopni służbowych. Rozkaz. Pododdziały Posłów.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 21 kwietnia 2016 roku w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP medalem honorowym imienia Bolesława Chomicza odznaczyło drucha Kazimierza Wnuka. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą z dnia 21 kwietnia 2016 roku odznaczyło po raz drugi złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa drucha Stanisława Wątrobę, syna Edwarda. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2016 roku złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Marek Bator, syn Kazimierza, druh Nakaczówka Anna, córka Mieczysława, druh Kiwior Jan, syn Mariana, druh Łata Robert, syn Józefa, druh Żołądź Andrzej, syn Jana, druh Światłowski Kazimierz, syn Henryka, druh Sarat Tomasz, syn Józefa. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2016 roku srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Krzysztof Korzec, syn Antoniego, druh Bator Marian, syn Józefa, druh Puść Jan, syn Józefa, druh Chmura Jerzy, syn Tadeusza, druh Rzeźnik Jan, syn Edwarda, druh Soja Robert, syn Feliksa, druh Taraska Wojciech, syn Ryszarda, druh Ciąćko Jarosław, syn Ścisława, druh Bator Daniel, syn Mariana. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2016 roku brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Minor Sławomir, syn Jana, druh Czarnecki Tomasz, syn Zbigniewa, druh Węglowski Paweł, syn Zbigniewa, druh Bobro Grzegorz, syn Władysława, druh Partyński Andrzej, syn Romana, druh Czupryna Sylwester, syn Józefa, druh Skłodnicki Sylwester, syn Mieczysława, druh Serafin Marcin, syn Władysława. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym z dnia 29 kwietnia 2016 roku z dniem 4 maja 2016 roku nadał stopień młodszego brygadiera, starszy kapitan Dariusz Socin, syn Jana. Rozkazem personalnym z dnia 20 kwietnia 2016 roku małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2016 roku nadał stopień ogniomistrza młodszy ogniomistrz Andrzej Partyński, syn Romana. Wręczenia odznaczeń proszę członka Zarządu Oddziału Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej drucha Ksawerego Stefańczyka, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie drucha Ryszarda Pikula, zastępcę małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Marka Bębenka oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, brygadiera Roberta Kuska.
amfibijnego pojazdu gąsienicowego. O dokonanie poświęcenia proszę kapelana małopolskich strażaków, młodszego brygadiera, księdza Władysława Kuliga w asyście diecezjalnego duszpasterza strażaków, księdza Czesława Haus oraz kapelana powiatowego strażaków, księdza Zygmunta Warzechę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. W pokornej modlitwie prośmy teraz Boga o błogosławieństwo dla tego pojazdu strażackiego, a także dla tych wszystkich, którzy w obronie życia człowieka i jego mienia będą się nim posługiwać. Błogosławiony i godzien chwały jesteś, Panie nasz Boże, bo w swojej opatrzności przez mądrość i pracę ludzi udoskonalasz to, co stworzyłeś, a przez ludzkie odkrycia i wynalazki przedziwnie objawiasz swoją dobroć. Spraw prosimy, aby ten pojazd, dzieło Twoje i owoc pracy rąk ludzkich, dzięki Twemu błogosławieństwu zawsze sprawny i bezpieczny, służył dobru człowieka, umożliwiając szybkie niesienie pomocy życiu i wartościom materialnym rodziny ludzkiej. Spraw, aby ci, którzy pragną korzystać z tego urządzenia dla ratowania życia i zdrowia swoich bliźnich, chętnie spieszyli na pomoc zaginionym i znajdującym się w niebezpieczeństwie. Niech się radują wdzięcznością uratowanych i odnalezionych. Przez orędownictwo świętego Floriana i świętego Krzysztofa racz, Panie, pobłogosławić ten pojazd w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, druh Jan Mendys, który przedstawi krótki rys historyczny Dąbrowskiej Straży Pożarnej. Drodzy goście, druhny i druhowie, w codziennym wirze życia, wypełnionym problemami i troskami, brakuje czasu na zastanawianie się i spojrzenie wstecz, na ocenę ludzi i ich dorobku oraz na podziękowanie za ofiarną służbę. Myślę, że dobrą okazją do tego są dzisiejsze uroczystości jubileuszowe 140-lecia powstania Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczystości te połączone są ze świętem patronalnym strażaków w wymiarze gminnym i powiatowym. Przedstawię teraz skrótowo rys historyczny OSP Dąbrowa Tarnowska, najstarszej jednostki na terenie powiatu dąbrowskiego. Jak podają źródła historyczne, OSP w Dąbrowie Tarnowskiej została założona w 1876 roku, a więc 140 lat temu. Powstała dzięki aktywności i ofiarności kilku działaczy społecznych, wśród których źródła wspominają Jana Kuklera. To on, zdając sobie sprawę powszechnego zagrożenia pożarami miasta i okolic, powołał komitet organizacyjny, któremu sam przewodniczył. Udało mu się zachęcić kilkudziesięciu młodych mieszkańców i oficjalnie utworzyć Ochotniczą Straż Ogniową. Na początku straż ta dysponowała skromnym sprzętem przeciwpożarowym. Były to wiadra, bosaki i drabiny. Członkowie Straży Ogniowej wykazywali wielki zapał do ćwiczeń i pracy. Dopiero po 8 latach od założenia Ochotnicza Straż Ogniowa otrzymała pierwszą ręczną sikawkę, obsługiwaną przez najsprawniejszych strażaków. Zakupiono ją z funduszy Urzędu Miasta i Towarzystwa Zaliczkowego oraz ze zbiórek publicznych. Nastąpiło to
1884 roku po dużym pożarze w mieście, który miał miejsce 17 lipca 1883 roku, kiedy to spłonęło ponad 60 budynków. Groźne pożary w tamtych czasach nie były rzadkością. Sprzyjała temu drewniana zabudowa przy wąskich uliczkach. Kolejny groźny pożar miał miejsce w 1885 roku, który zniszczył 92 budynki i synagogę. W kronikach zapisano, że w 1880 roku, 1888 roku opanowano groźny pożar i Straż Ogniowa obroniła miasto przed poważnymi zniszczeniami. Autorytet i zaufanie do miejscowej straży stale wzrastały. Społeczeństwo ceniło swoich strażaków. Ochotnicza Straż Ogniowa umacniała swoje szeregi. Posiadała 4 drużyny. Drużynę toporników, obsługę sikawki, dostawców wody oraz dozorców ratowania mienia. Mieszkańcy i władze gromadziły fundusze, z których zakupiono 2 beczkowoże konne o pojemności 1000 litrów każdy. Zakupowano sprzęt i mundury. Ochotnicza Straż Ogniowa była też organizacją akceptowaną przez władze zaboru austriackiego. Nie brakowało też dopływu nowych członków straży, którzy bezinteresownie służyli miejscowemu społeczeństwu. Dzięki takim działaczom jak Feliks Wajdowicz, Jan Kęcki, Józef Klimczak i Emil Hańs, Ochotnicza Straż Pożarna Ogniowa już w 1909 roku miała swoją remizę. Wybuch I wojny światowej zahamował rozwój. Część strażaków wcielono do wojska. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Ochotnicza Straż Pożarna zaczęła odbudowywać swoje szeregi i przyjęła nazwę Ochotnicza Straż Pożarna. Stało się to za przyczyną Jana Pękali i adwokata Sozańskiego. W 1932 roku Straż otrzymała pierwszą motopompę. Był to poważny postęp techniczny. W tych czasach OSP Dąbrowa miała dobrze wyszkolonych druhów i wygrywała nawet zawody międzypowiatowe w 1928 roku w Tarnowie. Lata przed II wojną światową charakteryzował się stałym rozwojem organizacyjnym i technicznym. OSP jednostka organizowała często ćwiczenia i pokazy, które przyciągały rzesze mieszkańców.